W poprzednim odcinku taksówka, którą jechał Kowalski, rozbiła się. Po wypadku Kowalski został ogłuszony przez bandytę. Bandyta wywiózł go do obozu pracy w południowej części miasta San Francisco. Kowalski pracował tam przez miesiąc. Dziś bandyta ma przywieźć nowego pracownika. Dobra, senior, przyjąć go, co ma robić? Pamiętaj, nie próbuj uciekać. Dobra, dobra. Na imię Szczepan, ale wszyscy mówią mi Kowalski. Co robimy? Patrz, ja tutaj codziennie muszę wodę zamiatać. Ale wiesz, że twoja praca jest bez sensu? Nie musisz mi tego mówić. Kilka godzin później Kowalski oraz młody przyjmowali klienta w sklepie. Rękawiczki złoty 70? Panie, to gdzie tak drogo? Ty, patrz, debil. Chwilę później Kowalski i młody szedł posprzątać butelki po menelach zza sklepu. Kowalski i młody podczas sprzątania zauważyli, że na górze ściany są potłuczone butelki. Zza bramy wyszła pewna kobieta. Przepraszam panią, ale dlaczego tam jest szkło? Może kurwa, żeby taki nie siadały i żeby nie srały.